teraz już ona jeszcze, ale postaramy się tak zarobić na nie. Na panelu pod tytułem Rola tekstu w stylach muzycznych przedstawię moich znakomitych gości. Jakub Wandachowicz, basista i tekściarz, pisujący nie tylko dla swoich własnych zespołów, czyli kiedyś Kukic of Death, później Tryb, Not, ale również na zlecenie między innymi dla Tomka Makowieckiego, Justyny Steczkowskiej oraz kilku innych postaci, o które byście Kuby pewnie nie podejrzewali. Marcin Marten, zwany również Abradabem, kiedyś i wciąż chyba czasami Kaliber 44 i oczywiście Abradab. Tak, nie? Michał Zabłocki, poeta, scenarzysta, autor tekstów, między innymi dla Grzegorza Turnała i Czesława Mozilla, którego już dzisiaj tutaj też mieliśmy okazję gościć. Oraz Jakub Lewicki albo Ignacy Wolant, jak wolisz. Ignacy Wolant, proszę bardzo. Zbuntowana orkiestra podwórkowa Hańba, która oprócz tekstów własnych śpiewa również wiersze Tuwima, Zagajewskiego, Brzechwy, między innymi poetów z epoki, do której się odwołuje, tudzież właściwie w której egzystuje. Moje pierwsze pytanie brzmi, jaka jest wasza ulubiona linijka tekstu cudzego i własnego? Zaczynasz? Walisz na pierwszy ogień? Ja nie wiem dlaczego, ale od razu przypomniał mi się, ja spotkałem ją wczoraj w barze. Nie wiem, czy to dlatego, że też tamtymi ścieżkami chadzałem, czy może dlatego, że to gdzieś jakby się wiąże z moją młodością, wczesną bardzo, bo nadal młody jestem bardzo. Proszę. A własnego, to chwilę, to potrzebuję chwilkę. Z własnym tekstem to będzie problem, bo ja właściwie żadnej linijki, jakoś szczególnie nie lubię własnego tekstu. A jeśli chodzi o czyjeś teksty, to bardzo je lubię i pisząc swoje czasami staram się kopiować te czyjeś teksty, nieudolnie pewnie. Więc będzie mi łatwiej chyba wybrać linijkę tekstu czyjąś. Ale jaką? A to musi być polski czy zagraniczny? Śmiało, jaki chodzi. Mamy tutaj wytytułowane tytuł piosenki, to może pójdę na łatwiznę i powiem, że to jest ulubiony fragment tekstu, bo to jest fragment refrenu Gimme Danger Little Stranger, to jest tu. No. Ja miałem chwilę czasu, żeby się zastanowić, niech żyje bal. I nienawidzę się polsko. Jest bardzo ciężko powiedzieć, ponieważ słabo pamiętam nasze teksty. Nie pisałem żadnego tekstu, jedynie podawałem teksty chłopaków. Natomiast z naszych tekstów będzie pewnie zastrzelnie za moje poglądy. Tak się zaczyna represja, którą usłyszał Mateusz Nowicki, czyli Damiasza Hańby, a z nie naszych tekstów, no to będzie pewnie cały rząd, który będzie ciężko i coś wybrać. Chciałem takie doświadczenie na początek przeprowadzić, żeby sprawdzić to, do czego właściwie się od razu przyznałeś, na ile te wasze własne teksty są jakimś odbiciem, czy na ile inspirowane są tymi ulubionymi historiami. Czy więcej w tekstach waszych jest waszego życia, czy więcej jest inspiracji literackich, chociażby filmowych, zewnętrznych? Nie, w moim przypadku się strasznie wszystko splata i moje życie jest przepełnione tetami z różnych zjawisk popkultury i kultury, więc ja za pomocą tych właśnie cytatów czy słów kluczy się udaje mi się wyrazić własne emocje, własne spostrzeżenia, więc trudno mi to po prostu rozdzielić jakoś
szczególnie. Więc nie odpowiem się na twoje pytanie wprost. Jeśli o mnie chodzi, to wiele lat temu zauważyliśmy coś takiego z chłopakami, przynajmniej w zespole, że jeśli mówisz coś bardzo osobistego na scenie, zwłaszcza powtarzasz to wielokrotnie, bo grasz tych koncertów sporo, i tak patrzysz na tych ludzi wielokrotnie w mega pijanych w tych pierwszych rzędach i tak się spowiadasz im i tak dalej, to wszystko zaczyna troszeczkę tracić sens dla ciebie. I wiadomo, że dla odbiorcy byłoby dużo fajniej, dużo prawdziwiej usłyszeć takie mięcho prosto z serca, ale nie zawsze to się chyba sprawdza, jeśli chodzi o tekst piosenki, o tekst utworu, który, tak jak mówiłem, się wałkuje gdzieś tam w kółko. Także ja gdzieś znalazłem na to sposób, kryjąc się gdzieś tam za ironią, za jakimś mrugnięciem okiem, i mocno we mnie zostaje to, co usłyszałem, i raczej inspiracji jest chyba więcej niż tego, co tak naprawdę chcę prosto w twarz rzucić. Te rzeczy, które są dla mnie ważne. Bardzo często też robię taką rzecz, że mówię drogę szyfrem, mówię rzeczy, które moi bliscy wiedzą bardziej niż może wiedzieć szeroka publiczność. I gdzieś tam mnie to bawi. Może to nie jest zbyt mądre, wiesz, mówić niezrozumiale, ale no wiesz, jakiś trzeba sposób znaleźć na siebie. Moje i artysty. Przeważnie, ja nie wykonuję. Piszę dla innych. Więc może najpierw dobrze się dowiedzieć, czego on chce. Trochę go poznać. Piszę jakby z siebie dla niego. Także tą częścią siebie, która odpowiada jemu. Czyli taką częścią wspólną. Jeżeli ona jest, a jeżeli nie, to nie piszę. To jest pytanie, właściwie chciałbym rzeczywiście pociągnąć na wątek do panów piszących dla kogoś, dla innych ludzi, którzy to wykonują. Czy jest zawsze tak, że musicie cenić artystę albo i lubić człowieka? Czyli co? Czyli to jest po prostu jak, nie wiem, rozwiązywanie krzyżówki, jak ktoś tak, sam rozwiązał zegarmistrza zegarek, to... To jest trochę jak rozwiązywanie krzyżówki z tym, albo jak konstruowanie krzyżówki właściwie bardziej niż jak rozwiązywanie krzyżówki, bo z reguły to wygląda tak, że dostajesz piosenkę zaśpiewaną przez danego artystę albo osobę, która wręczyła danego artystę podczas nagrywania demo, i to jest zaśpiewane takim tak zwanym wolapikiem, czyli to angielskim, to holenderskim, i dostajesz taką piosenkę i potem... No i ta piosenka zawiera już jakieś sugestie, jeśli chodzi przynajmniej o samogłoski, o rymy i różnego rodzaju stęknięcia, które artysta lubi z siebie wydawać. No i po prostu to jest pozwolona praca polegająca na tym, żeby w tych wszystkich, w tej strukturze, która została nakreślona przez ten niezrozumiały język artysty, stworzyć coś, co ma sens, opowiada o czymś i rymuje się w odpowiednich miejscach i łatwo się śpiewa. Więc to jest bardziej praca rzemieślnicza w przypadku pisania dla kogoś, niż chociaż ja nie deprecjonuję pracy rzemieślniczej, to też może być majsterczyk, żeby napisać tekst piosenki dla kogoś, może po prostu to było samo w sobie dobre. Natomiast nie ma, to jest zupełnie innego rodzaju pisanie niż pisanie tekstów piosenek dla samego siebie. Pomimo tego, że ja nie wykonuję piosenek, które w zespole, w którym grałem, nie wykonywałem piosenek, śpiewałem ja, ale mimo wszystko pisałem je jakby z perspektywy osobie dla ludzi, którzy mam nadzieję, że są zainteresowani tym samym, co ja. A co innego jest jednak pisanie tekstów piosenek dla osób, które są mi kompletnie obce. I często nawet nie mam za bardzo ochoty się z nimi bliżej zaprzyjaźnić. Z różnych powodów. Ale to tak jest po prostu. Więc traktuję to pisanie dla kogoś jako właśnie taką rzemieślniczą pracę, do której staram się podejść jak najbardziej uczciwie i zrobić ją jak najlepiej potrafię. I też dbam o to, żeby te teksty piosenek pisane dla kogoś były spójne z tak zwanym wizerunkiem tej osoby. Bo albo z wizerunkiem tej osoby, albo z zamierzeniami, które ta osoba deklaruje. To są często bardzo karkołomne sprawy, bo na przykład artysta, który jest kojarzony z bardzo spokojnym rodzajem muzyki, nagle ma jakiś pomysł na siebie nowy i chce, żeby napisać mu tekst, który jakiś buntowniczy albo jakiś taki ostry.
więc trzeba wtedy go z tego błędu wyprowadzić i no to jest ciężka praca. Znaczy ciężką pracą jest głównie kontakt z artystą, dla którego się pisze, a niż samo pisanie. Czy może być tak, że przyjmujesz takie, takie zamówienie od artysty, którego nie cenisz, po prostu nie podoba ci się to? Tak. Znaczy ja miałem często takie sytuacje, że ja pisałem teksty piosenek, pisałem teksty do piosenek, o których nie wiedziałem, kto będzie potem ich wykonawcą. Po prostu dostawałem zlecenia od naszego wspólnego znajomego Pawła Jóźwickiego i pisałem różne teksty do różnych piosenek. Potem się okazywało, że jakąś piosenkę śpiewa jakiś pan albo jakaś pani. Ale czasami to wyglądało tak, też tak wprost, że wiedziałem, że muszę napisać ileś tekstów piosenek dla Justyny Steczkowskiej. No i wtedy wiedziałem, że to musi być też oczywiście zamawiający, czyli w tym wypadku producent Józek mówił mi, jakiego rodzaju wolty stylistyczną chce na nowej płycie Justyna, jakiego rodzaju wolty chce dokonać. Ja oczywiście to wszystkie uwagi puszczałem mimo uszu i pisałem swoje, no i potem się wszystko okazywało, że jest okej. Jak to u Ciebie wygląda? Czy masz podobne podejście, czy nie zależy Ci na zrozumieniu, polubieniu artysty, który śpiewa swój tekst, czy próbujesz raczej wejść w bliższą relację? Próbuję. Nie zawsze się to udaje, ale próbuję. To znaczy rzeczywiście, znaczy ja mam trochę, mam dwie ścieżki. Tutaj powiedziano o ścieżce takiej, powiedzmy, najbardziej popularnej, czyli od strony muzyki. Ja częściej jednak zajmuję się tą drugą, czyli od strony tekstu. I to się dzieli na dwie podkategorie. Pierwsze, że kompozytor czy artysta znajduje sobie, o dziwo, gotowy tekst czy wiersz. I po prostu to mu się podoba, zainspirowany, takie romantyczne, nie? Zainspirowany, pisze muzykę, śpiewa. Bardzo piękne, ale rzadkie. Drugie jest takie, że przychodzi artysta i mówi, że no, chciałby, no właśnie, jakiś kolejny krok w karierze. Więc trzeba poznać, trzeba zrozumieć, trzeba wysłuchać, no i trzeba mieć pomysł. Jaki to ma być krok, czy w tę stronę, czy w tę stronę. To jest bardzo odpowiedzialne zajęcie, dlatego że dla mnie to jest jakiś epizod, czy krok, a dla takiej osoby to jest no, całe życie, bo jak zrobi zły krok, no to jest kiepsko. No a potem jest pisanie, znaczy wymyślanie jakby tego profilu, tej twarzy i potem już wypełnianie jej treścią. No także są oczywiście też zamówienia na pojedyncze piosenki, ale ja prawdę powiedziawszy niechętnie piszę pojedyncze piosenki. Dużo lepiej pisze mi się całe albumy, całe koncerty, tak żeby to było potem coś spójnego. Czy artyści, którzy zamawiają takie teksty, oni mają jakieś bardzo, albo jak często mają życzenia bardzo sprecyzowane? Na zasadzie przychodzę z konkretną anegdotą, tylko nie umiem ubrać słowa, więc panie Kubo, panie Michale, kiedy byłam na wakacjach w Hiszpanii, piękna bryza wiała od morza i poczułam siłę miłości, tylko że to zrobić tak, żeby dobrze się rymowało. Czy takie rzeczy się zdarzają, czy to raczej jest na zasadzie, że zdarzają się? Że zdarzają się i to jest w moim przypadku zawsze no, największy koszmar, jeśli chodzi o kontakt z artystą. Ja z reguły nie rozumiem tego, co oni do mnie mówią. Nie dlatego, że oni mówią w jakimś innym języku, tylko po prostu wydaje mi się, że oni sami czasami nie wiedzą, o co im chodzi. Miałem takie sytuacje, że parę piosenek, parę tekstów, które napisałem, no odpadło, bo artystka nie poczuła się, nie zidentyfikowała się z tym tekstem odpowiednio, ale no ja naprawdę nie wiedziałem o co tej osobie chodzi. To są tego typu, trudno mi to opisywać, że przytoczę takie cytaty, są tego typu rozmowy, że no wiesz, bo ty napisałeś tekst, że ja go kocham, ale tęsknię, a mi zależy bardziej, żeby to było, że on tęskni i ja go kocham, ale on tęskni, a nie tęsknię i że on kocha. To po prostu takie rzeczy, które nie byłem w stanie zrozumieć.
i nawet nie za bardzo chciałem je zrozumieć, a potem się okazywało, że no to, no przekreśliło moje szanse na ten tekst. Trudno po prostu się mówić w tym przypadku. Nie ma reguły, znaczy współpraca z każdym artystą jest kompletnie inna. Za każdym razem trzeba podchodzić od zera. Więc są tacy, którzy wiedzą dokładnie, czego chcą, ale no nie wiem, coś w ogóle nie iskrzy i to się właśnie nie przekłada się. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, nie jestem w stanie tego wskrzesić w sobie. Pustka w głowie. A są tacy, którzy mają bardzo konkretne założenia, doskonale wiedzą, czego chcą. Nie wiedzieć czemu. No tak, tak, to jest to, co można napisać. No i wtedy się zgadza. Przepraszam, jeszcze powiedzę słowo. Moim zdaniem taki sposób pisania tekstów, piosenek dla kogoś polega na tym, że nie zważamy jakby na osobę, której ten tekst piszemy, tylko staramy się, żeby piosenka po prostu jako piosenka była czymś dobrym, sama w sobie. To jest moim zdaniem mimo wszystko lepsze i tym się należy kierować przy pisaniu tekstów niż... Bo artyści to są często bardzo jednak... Znaczy nie wszyscy, ja się zazdroszczę tej panu, że po prostu ma taki komfort, że może współpracować z inteligentnymi artystami, ale nie wszyscy artyści są inteligentni, właściwie w większości nie są, więc jak się pisze do takich nieinteligentnych, to wtedy rzeczywiście trzeba po prostu sobie dać spokój, jeśli chodzi o te uwagi, które oni współczuję, tak patrzę i współczuję. Znaczy ja nie mówię prędko, że w tym momencie Justyn jest też kostki, na pewno, prawda? To powiedzcie mi, bo Michale, jak sam powiedziałeś, zresztą jak wiemy wszyscy, piszesz niezależnie od tego, czy ktoś śpiewa potem wiersze twoje, czy nie śpiewa. Natomiast czy wy piszecie do szuflady? Czy macie teksty, które powstają przed muzyką, niezależnie od muzyki i potem, gdy przychodzi okazja, to macie co z tej szuflady wyciągnąć, skończyć albo adaptować do już powstającego utworu? Czy to najpierw jest tak, że musi być muzyka i tekst przychodzi za nią? W moim przypadku zawsze zostają jakieś rzeczy, ale nie na zasadzie, że były napisane i coś tam nie ma do tego muzyki raczej, bo już tak bym nie mam potrzeby wypróżnić się na kartkę, wiesz, nagle, o Jezus, tu muszę napisać poemat. Raczej to wszystko przychodzi z muzyką, to muzyka w jakiś sposób powoduje, że powstają uczucia, dopiero na jaki to powinno być temat, co się z tym dzieje i tak dalej, ale zdarza się, że te muzyka, no, nazwane górnolotnie bity, gdzieś tam w którymś momencie, a ten się zestarzał, ten tutaj zrobiłem lepszy i tak dalej. Nie wszystko da się później przełożyć, niektóre są gorsze, niektóre lepsze, także tak, odpadają rzeczy, ale nie aż tak często. Szuflada jest raczej może cienką teczką. Na współpracy rzeczy nie piszę, natomiast teksty, które teraz jakoś opracowywaliśmy, czy które wykorzystywaliśmy w piosenkach, znaczy inaczej, zacznę od tego, że u nas najpierw zawsze są teksty. I w ogóle początek zespołu to były teksty. A jeszcze wcześniej było jakieś pewne założenie, pewien koncept, wokół którego to wszystko się budowało. A pierwszym krokiem była pewna antologia pod tytułem Satyra Prawdy Ci Powie, z której wyciągnęliśmy, no, co tylko się dało, jeszcze nie wszystko wykorzystaliśmy. Trochę w nawiązaniu do tych tekstów chłopacy napisali kilka swoich. Natomiast po tym, jak ja się zaangażowałem w zespół, a spędzałem dużo czasu w czytelni na Rajskiej tutaj w Krakowie, przy okazji studenckich obowiązków, to zamiast pisać pracę na studia, to oczywiście siedziałem między półkami z poezją i wyszperywałem jakieś różne teksty, które przycinałem, obrabiałem, dosztukowywałem, potem na próbach, jak dochodziła muzyka, no to wycięło jeden wers, tam pół. No i w ten sposób powstały w zasadzie wszystkie teksty, które gdzieś tam nagraliśmy, czy które śpiewujemy, bo tak naprawdę my mówimy, że śpiewamy Tuwima czy Brzechwę, a jedynym tekstem nietkniętym de facto jest Żydów na Brzechwę. Wszystko inne zostało gdzieś tam pocięte, poszatkowane przez nas. Także tak, najpierw są teksty i jest cała baza tekstów, które ja już gdzieś tam po drodze znalazłem. No i czekają na swój moment, aż Andrzej najprawdopodobniej gdzieś tam chwyci bądź. Zagrać trzeba po prostu.
a cniecie i szacujecie dlatego, że wiersze, które mają już, nie wiem, blisko 100 lat, mają fragmenty, które mogły być niezrozumiałe albo nieaktualne, czy po prostu chodzi o pragmatyczne podejście, bo trzeba dostosować to do muzyki, potem jest za długi albo do... Tak i tak. To, że tekst jest za długi i trzeba go przeciąć, to jasne. To jest mnóstwo tekstów, bo nawet z Jeanem Pudima, o którym wspomniałem, my wykonujemy tylko 3 zwrotki, cały wiersz ma 9 czy 8. No i my wybraliśmy 3, które gdzieś tam były reprezentatywne dla całości, gdzieś tam zmieniliśmy wersję z innej strofy, tak żeby to jakoś ze sobą grało i tak naprawdę wymowa wiersza gdzieś tam została, ale w gruncie rzeczy nie pojawia się całe znaczenie. Natomiast robimy jeszcze gorsze rzeczy tym wierszom. Takim świetnym przykładem dla mnie, z którym teraz pewnie będziemy mieli problem wydając płytę, jest pieśń Świętojurska. Czyli wiersz napisany przez Franciszka Łączyckiego, strasznie czerwonego gościa, który zakładał Komunistyczną Partię Polski, potem był szefem PPR-u w Małopolsce po wojnie. My jako hańba zawsze się możemy bronić tym, żeby wiemy, co było do 1935 roku i dziękujemy, do widzenia. To, że Łęczewski umierał w 1974 roku w glorii i chwale budowniczego państwa ludowego, to jest inna sprawa. No i Łęczewski popełnił piosenkę, która kończyła się wersem na pochybę burżuazji, mniej więcej. No to odwróciliśmy wszystko, ostatnią strofę napisałem sam, wyszło z Andrzejem, wyszło na pochybę komunistów. Pan Franciszek Łęczewski pewnie by się nie do końca zgodził, no ale to takie rzeczy też robimy. A czy pisząc rzeczy własne, czy modyfikując te teksty, stosujecie podejście takie bardzo filologiczne i historyczne, to znaczy, że kiedy chcecie coś przekazać, to sprawdzacie, czy aby słowo to funkcjonowało już w jakimś tam znaczeniu właśnie wtedy, czy uwspółcześniacie i szczególnie dbacie o te historyczne warunki? No, jednak nie, jeżeli to ma być spójne, jeżeli tak jakby chcemy wciągnąć słuchaczy czy widzów całego koncertu w jakąś konwencję i skoro już nawet dzisiaj się pofatygowałem w ciuchach koncertowych, no to znaczy, że chcemy, żeby to wszystko ze sobą grało. I nie może być tak, że nie wiem, w oficjalnych materiałach pojawiają się nasze nazwiska, albo nie może być tak, że używamy słowa, które nie powiemy w tekście, że coś podlinkowaliśmy, cokolwiek takiego obrazowo teraz już tłumacząc. Nie, jest wszystko raczej takie, jeżeli widzimy, że coś jest nawet za współczesne, to cofamy. Natomiast bardziej chyba dbamy też o jakąś tam jedność historyczną, poza wyjątkiem, gdzie w 1934 roku nagraliśmy tekst, który wiemy, że powstał w 1938, ale były na przykład świetne teksty Broniewskiego, które gdzieś tam przyniosłem i no sorry chłopaki, ale 43 i 44 nie pasuje. Nie poszło. Kuba, co masz w szufladzie? Co masz w szufladzie? Znaczy, w komputerze, bo... Znaczy, ja mam tak, że po prostu mam czasami takie obsesyjne jakieś wersy, które muszę gdzieś zapisać i potem wokół których, jeśli powstaje na ten temat piosenka, to wokół których potem buduje całość. Ale nie ma takiej reguły, nie było nigdy takiej reguły u nas w zespole, że czy pierwszy jest tekst, czy pierwsza jest muzyka, to było różne po prostu, więc czasami było tak, że był tak bardzo mocno konkretny tekst, że wiadomo było, że on poprowadzi muzykę. I że muzyka będzie musiała być wypełnić rolę podrzędną tego tekstu. Mieliśmy jakąś taką piosenkę, mam mój komputer jest zepsuty. No i wiadomo było, że ona musi być szybka, galopująca, komputerowa i popsuta właśnie. Więc, i powstał wtedy pierwszy tekst, więc... Ale nie ma, nie było nigdy takich reguł, więc... Więc, no, nie było. Jak długo to trwa? Ile trwa praca nad tekstem? I zacznę od ciebie, bo czasami się zdarza, że teksty hip-hopowe do jednego numeru są dłuższe niż u zespołów rockowych, popowych, wszystkie z całej płyty razem wzięte. Więc czy to rzeczywiście jest bardzo mozolny proces, czy jak już się ktoś nauczy to robić, to samo powinno? Wiesz co, no generalnie zależy od warsztatu tak naprawdę, bo trzeba w miarę
stale pisać. Jak się człowiek, jeżeli nie ma gigantycznego talentu, jak się zapuści, nie pisze nic przez wiele miesięcy, no to wiadomo, że jest ciężej usiąść, ale no tak naprawdę no od godziny do powiedzmy sobie nawet 2 lat, ale nie na tej zasadzie, że codziennie siedzę i piszę, ale bywały na przykład takie teksty, bo chociaż było jeden jakiś taki, pamiętam, kiedy napisałem kiedyś pierwszą zwrotkę i jakoś potem, wiesz, napisałem ją tak moim zdaniem na tyle dobrze i tam było tyle rymów i to wszystko, wiesz, napisałem, co chciałem powiedzieć, że nie bardzo wiedziałem, jak się dobrać za tą drugą. I gdzieś tam w którymś momencie nadszedł jakiś taki moment, że gdzieś ją wygrzebałem, mówię, o, właśnie z takiej na przykład szuflady i mówię, kurczę, i siadły, wiesz, 2 kolejne w ciągu tam na sobie 2 godziny, ale rok temu to się nie udało, że tak powiem, ale to są wyjątkowo rzadkie sytuacje, zazwyczaj siada się do tego od razu i po prostu, że tak powiem, godzinę, 2, 3. Powiedz mi, bo w hip-hopie też pewnie to jest bardziej rozpowszechnione niż w innych gatunkach muzycznych, pisanie numerów wspólnych. Czy to jest jakieś ułatwienie, czy wręcz przeciwnie? No, nie wiem, piszesz zwrotkę, masz jakiś pomysł na ten numer, a potem serdeczny przyjaciel z zespołu albo na featuringu ciągnie to w jakąś stronę, którą myślisz sobie, nie, no to w ogóle nie tak miało być. To chleb powszedni, to jakby coś takiego dzieje się cały czas i to jakby trzeba bardzo uważać też, kogo się zaprasza do kawałków i to nie tylko, że kogoś lubisz, szanujesz jako artystę, ale trzeba w miarę postarać się przewidzieć, czy on ci pociągnie ten kawałek gdzieś w zupełnie inną stronę, czy nie. Jeden ze bardzo znanych raperów, kiedyś innemu z mniej znanych raperów, jak go zaprosił na płytę, to powyzywał od najgorszych jakąś tam bankę zdisował i tak dalej. Mówił, chłopie, ty dodajesz na płytę, no ale no co mam mu teraz powiedzieć, no skoro się tak nagrał, to ten, no i załatwia swoje prywatne porachunki na jego płycie. No, zawsze ja miałem z tym trochę kłopot, zawsze się tak zastanawiam, czy będę potrafił wreszcie go kogoś powiedzieć, ty no weź to, no ale weź to zabieraj, wiesz, jakby nie pasuje. No ale to jest tym wszystkim najfajniejsze, wiesz, że jak właśnie ktoś cię zaprasza i czasem to była tak właśnie, no, to ci siądzie ten kawałek, ty mnie siądzie, może być przyszedł inny właśnie, na końcu odnajduje w tym temacie. Ktoś ci mówi, no ale wiesz, no właśnie, ja bym najbardziej chciał, żeby się w tym wypowiedział. No i zdarzały mi się takie, no typy mnie zaprosili do kawałka, mówią o mnie w mieście. Ja mówię, no rano z nim chcę, mówię, co mnie interesuje, co mówią o mnie w mieście, wiesz. I trzeba było usiąść i jakby w jakiś tak, wiesz, powiedzieć, co ja myślę na temat całego tego kawałka. No wiesz, no nie można kontynuować czyjś myśli. Więc wiesz, więc no tak, no trzeba dbać o to, kogo się do zespołu dobiera i czy się z nim dogadujesz. Ale czy jest przyjęte, że ktoś, kto zaprasza cię na featuring, albo kiedy ty zapraszasz, to właśnie dajesz jakieś wytyczne, sugerujesz coś, czy kiedy zapraszasz, to już to znaczy, że na tyle ufasz, że no trudno, nie wpłynie. Tak, dokładnie, to jest na tej zasadzie, że jak zapraszasz, to mówisz tak, tak sobie wyobraziłem, ufam ci. Rób co uważasz, więc raczej tak, ale czasem bywa też tak, no mówię, no temat piosenki może nie być taki oczywisty, czasem też wymaga tego, słuchaj, bo refren jest taki i taki, bo to i to chciałem w nim powiedzieć, więc zwróć na to uwagę jakby, i też od dobrego zrozumienia tego, co w tym wszystkim ma się dziać, to polega, ale no tak jak wspomniałeś, no hip-hop jest jednak muzyką, gdzie mówi się bardzo za siebie. Zdarzają się może przypadki, że ktoś komuś pisze teksty. Myśmy bardzo, bardzo wiele lat temu, w latach 90. zdarzyło się, że Magik napisał kilka tekstów, które myśmy gdzieś tam wspólnie, czy ja napisałem tekst, który robiliśmy, ale to się zdarzyło w zasadzie tylko na pierwszej płycie Kaligra. Później każdy mówi za siebie, mówi bardzo osobiście. Więc jakby to nawet dobrze, piosenka idzie w inną stronę, to znaczy, że ktoś jest inny, że ma inny punkt widzenia, inne spojrzenia. Zdarzają się takie rzeczy, że jeżeli ktoś to naprawdę fajnie zrobi, to dopiero piosenka nabiera, wiesz, rumieńców. I teraz na płytę, którą właśnie skończyliśmy, też jest jeden taki numer, jeden z zaproszonych gości zrobił coś dla mnie niesamowitego, ale przyszedł sobie i mówi, słuchaj, no nie wiem, czy mogę. Boję się, co powiesz, bo słuchaj, to mam gitarę i w ogóle ten, i no moim zdaniem poszło naprawdę nieźle, ale zobaczymy. Jak długo, czy piszę tekst dla Justyny Steczkowskiej, który dostajesz numer zaśpiewany po norwesku i instrukcje obsługi? Znaczy ogólnie mam taką łatwość, jeśli chodzi o pisanie tekstów, więc to z reguły zajmuje mi dużo czasu, samo napisanie tekstu. To z reguły jest tak, że ja mam takie właśnie, ja mam takie podejście do różnych zadań, które w życiu przede mną stają, że ja podchodzę bardzo obsesyjnie do wszystkich spraw, więc jak mam jakieś zadanie do zrobienia, tylko napisanie tekstu piosenki, właśnie na przykład do Justyny Steczkowskiej albo dla zespołu Golden Life czy jakiegoś tam innego, to ja po prostu mocno po tym myślę, nawet jak oglądam, jem kolację i myślę o tym tekście cały czas. I jak już się tak namyślę, to z reguły jest tak, że piszę godzinę przed snem, idę spać, budzę się rano, czytam to, co napisałem dzień wcześniej i poprawiam, bo tam z reguły wtedy mózg jest bardziej wypoczęty i niektóre rzeczy da się na świeżo po prostu lepiej ocenić. No i koniec, już jest w tym gotowy.
Chyba, że potem właśnie dzwoni artystka i mówi: nie, no wiesz, to chciałam inaczej, bo on mnie bardziej kochał, myślałem, jak musisz to bardziej podkreślić. A właśnie piszesz podobnie, czy to jest zupełnie inny proces? Też podobnie. Znaczy moim zdaniem, też nie chcę jakichś takich wprowadzać kategorycznych reguł, bo nie ma reguł, jeśli chodzi o sztukę, w ogóle nie ma reguł. Różni ludzie różnią różne rzeczy robią i to jest właśnie fajne. Ale i też też było w moim przypadku tak, ale moim zdaniem jest wartością mimo wszystko umiejętność. Czy dobre teksty łatwo się pisze? Ja mam takie doświadczenie przynajmniej, że dobre teksty jakoś tak spływają same i nie trzeba się nad nimi za bardzo męczyć. Są też takie teksty, nad którymi siedziałem na jakiś tam dłuższy czas, miesiąc na przykład. I to były teksty do gotowych piosenek, do melodii, że byłem już miałem rozpisaną linię melodyczną i tak dalej. A te teksty potem na koniec też tak byłem, też byłem w nich dumny i jakby to było to, o co mi chodziło, ale jednak bardziej mi się podoba taki, że te teksty się piszą same, jakby, że ja nawet nie wiem za bardzo, jak to się dzieje, że i to wychodzi łatwo. Jeszcze, jeśli mogę dodać, bo to ja na przykład piszę w zasadzie wyłącznie rano, to znaczy siadam do pisania rano. Z swego czasu pisywałem wieczorem i myślałem wieczorami, na przykład kładąc się spać nad tekstami, ale to się zrobił koszmar, bo ja nie mogłem spać po nocy. Najpierw spałem z notesem koło łóżka, bo budziłem się po nocy, łapałem ten nos, jakieś bzdury wypisywałem. Potem jak zaczął się telefon, zacząłem z telefonem, zrzucałem sobie ten telefon. Śniło mi się, że w nim piszę i przestałem w ogóle pisać wieczorem, musiałem wyłączyć mózg, bo jak ja zamykałem oczy i zaczynam myśleć o tekście, to po prostu ja zaczynam rapować od razu, jak mi się ruszał. I generalnie okazuje się, że to jest bardzo niezdrowe dla mnie i wieczorem wyłączam zupełnie te funkcje. Ja to mam podobnie jak z przedmówcami szanowny, to znaczy, ja mam od dłuższego czasu taki zwyczaj, że życie sobie, twórczość sobie. Musi być granica bardzo ścisła. Nigdy nie myślę o pisaniu w trakcie spełniania czynności życiowych. Nie mówię o takich bardzo prywatnych, oczywiście też nie, no ale nawet tych mniej prywatnych, prowadzenie samochodu, czy jak się przyjąć do autobusu też nie. Ja się zatrzymuję na poboczu i w telefon. No właśnie, to, nie. Czyli tak, no, w moim przypadku siadam i piszę. I wtedy nie liczy się na mnie nic innego, tylko piszę. Rzeczywiście jest coś takiego, że dobre teksty pisze się łatwo. Jak coś zaczyna już być męczące dla autora, to z całą pewnością będzie męczące dla piosenkarza i dla słuchacza. I to różni tekst piosenki od wiersza. Wiersz trzeba wymęczyć. Wiersz niewymęczony, nie mam zaufania do niego. W związku z czym to są dwie różne metody i też trzeba znaleźć odpowiednie pole dnia, odpowiednie jakby nastroje, miejsca do tego, żeby pisać wiersz czy piosenkę. Natomiast długość i tempo pisania, staram się pisać piosenkę od jednego razu i to przeważnie jest tak od godziny do trzech. Ale nie zawsze się udaje, więc też czasami trzeba wrócić, odłożyć, czasami chce się wyrzucić, ale lepiej to odłożyć, bo może się okazać, że coś tam źle potraktowaliśmy i jeszcze się nada. Za jakiś czas tutaj nie był wykonawcy, 10 lat. Także to odkładam. Natomiast bywają takie sytuacje, że zamówienia są, znaczy czasami zamawiający są niebywale upierdliwi. Miałem takie dwa przykłady. Jeden skończył się źle, drugi skończył się dobrze. Nie będę, że tak powiem, mówił od kogo były te zamówienia. Ale to były tygodniami ciągnące się różne, bardzo sensowne uwagi. No po prostu tak sensowne, że po prostu głupi by tego nie dostrzegł. Jak ten tekst był beznadziejny na początku, prawda? Do jakiego stopnia on był nieakceptowalny. Otwieram kolejnego maila. Fakt, kurczę, no. I teraz jest kwestia wyporności, nie? Czy jestem jeszcze w stanie wykrzesać coś z siebie w tej sprawie, czy nie? No i akurat skończyły się bardzo różnie, no bo w pierwszym przypadku
no, powiedziałem, sorry, już nie, nie da rady. A w drugim jakoś pomyślałem sobie, dotrwam, sympatyczni są. No i dotrwałem i jakoś to wyszło całkiem fajnie. Także z czasem bardzo różnie. Czas, tak? Czas, tak. No i warsztatowe, jak to wygląda, no bo u was rozumiem też jest czas na research, a potem pracę nad tym tekstem, tak? Najwięcej szukania, to oczywiste i porównywanie i wybieranie i jakby patrzenie, pod jakim kątem to pasuje do nas, pod jakim nie, pod jakim już jest zbyt polityczne, pod jakim jeszcze nie. To jest też cała zabawa w hańbę, że gdzieś tam balansujemy na jakiejś trochę cienkiej linii tego, co możemy, czego nie możemy, tego, co chcemy, a z czym nie chcielibyśmy być utożsamiani i tak dalej. Zresztą i tak część ludzi nam nie wierzy, że my się na przykład możemy z czymś nie zgadzać albo na coś zgadzać się nasze. Natomiast potem sama obróbka, chwila tak naprawdę, bo tekst jest na próbie, gramy. No to jest bankrok, tak? Czyli albo siedzi i albo są emocje, albo nie siedzi i trzeba coś wywalić z tego. Albo trzeba w ogóle pociąg zostawić trzy wersy i tylko je wykrzyczeć. Natomiast mówię, no nam jest łatwo, bo ktoś już się namęczył nad tym tekstem, to zdrowo. Ja mam wrażenie tylko, że tu im się nie męczą, bo te wszystkie teksty płyną. To jest świetnie, jak porównywałem sobie różne rzeczy, które gdzieś tam śpiewaliśmy, robiliśmy do niej muzykę. No i wychodził fajny kawałek, tekst się fajnie śpiewa, no ale gdzieś tam haczy, coś krzaczy, gdzieś coś nie pasuje, akcenty są trochę inaczej poprzestawiane. Nabierze się tu Lima i gra. On sam gra tak naprawdę ten tekst. Więc właśnie tak słuchając przedmówców, to wydaje mi się, że Tuwim, pisząc te wszystkie swoje satyryczne teksty, czy teksty, które gdzieś tam chciał, brzydko mówiąc, pocisnąć Endecji, no to płynęło mu to bez problemu prawdopodobnie. Więc nie bierzemy się za poważniejsze rzeczy. Czy u nas, czy chłopacy tracili na tym dużo czasu? Chyba tak, bo wiem, że no, to jednak jest jakieś tam kwestia doświadczenia i kwestia tego, że sami nigdy dużo nie pisaliśmy, a na szczęście te teksty się w miarę udały, przynajmniej mi się tak wydaje. Powiedzcie, czy wiecie, że tekst jest dobry jeszcze kiedy jest na kartce papieru w komputerze, czy dopiero wtedy okazuje się, że jest dobry, kiedy wyśpiewa go wokalista lub sami go wyśpiewacie, połączycie z muzyką? Znaczy z reguły jest tak, że wokalista rzeczywiście ma jakieś uwagi potem. Czasami po prostu ja pisząc tekst nie myślę o tym, że niektóre wyrazy są trudne do wymówienia albo do zaśpiewania, bo język polski ma dużo takich wyrazów, które być może potem, no, mogła potem zabrzmieć niewyraźnie albo coś takiego, to są rzeczy, które ja nie biorę pod uwagę, jak piszę tekst, bo widzę ten tekst. Znaczy podśpiewuję go sobie też czasami, ale nie jest to dla mnie problem. No. Ja nawet nie pytałem o kwestie techniczne, tylko bardziej o to, czy wiesz, że zażre, że to będzie działało z muzyką, kiedy jeszcze nie znam. Taka jest od początku mi takie założenie mi przyświeca, że to ma tak, że ja mam z tego zadowolony, to nie jest tak, że ja robię na odwalsie, tylko że to ma być, no, do tego zmierzam, żeby to rzeczywiście pasowało do tej muzyki, też mimo wszystko, żeby pasowało do artysty, dla którego to piszę. Ale powiem wam teraz rzecz, mogę wam powiedzieć taką anegdotę, taką krótką historię, która być może wam uzmysłowi, jak czego wy w ogóle słuchacie, jak słuchacie piosenek, które pojawiają się często w mediach, w radio albo w filmach, w telewizji i te piosenki mają teksty. Te teksty piszą, no między innymi ja na przykład pisałem kiedyś taki tekst, myślałem, że to będzie cały tekst. No i wyglądało tak, że dzwoni do mnie zleceniodawca i mówi, słuchaj, jest teraz taki film w kinach, niedługo będzie, ten film się będzie nazywał tak i tak. I trzeba zrobić piosenkę do tego filmu, żeby się pojawiał w refrenie tytuł tego filmu, albo jakieś nawiązanie do tytułu tego filmu. Film jest o tym, no i napisz taki tekst. No i ja piszę taki tekst. Wydaje mi się, że jest on fajny. Wysyłam zleceniodawcy, zleceniodawca mówi, że tekst bardzo fajny. Ja cieszę się, bierzem na wakacje. Dostaję po jakimś czasie na wakacjach telefon, że tekst jest bardzo fajny. Ale w refrenie jest takie jedno słowo, które się powtarza. Ja też nie lubię tego, jak się powtarzają słowa no, blisko siebie jakoś. Więc mówię, że okej, wrócę z wakacji, to poprawię, ale ta zleceniodawca mówi mi, że
ma tu taką osobę, która koło niego siedzi, która już ma pomysł, jak można to słowo podmienić. Ja mówię, no jedno słowo, znam tą osobę, która siedzi obok zleceniodawcy, więc mówię OK. No i wracam z wakacji, miałem tam 3 albo 4 tygodnie po całej sprawie i w końcu dostaję gotową piosenkę i okazuje się, że w piosence są 2 wersy z mojego tekstu, 3 wersy z tekstu kolegi jakiegoś tam jeszcze innego, 4 kolejne wersy z tej osoby, która pomagała zleceniodawcy zmienić to jedno słowo. W końcu okazuje się, że tekst napisało 5 osób, każda pisała tekst o czymś innym, ale producent filmu, nie wiem, no, osoba decydująca stwierdził, że akurat te wersy no, po prostu pasują. Niekoniecznie to musiał jakoś zgadzać, nie musiał mieć sensu zbytnio. Ważne, że tytuł filmu padał w tym refrenie i wszyscy byli szczęśliwi, oprócz osób, podejrzewam, które te teksty napisały. No. Tak podejrzewam, wygląda to w większości przypadków, więc przestrzegam przed nadmiernym przejmowaniem się tego typu działalnością literacką, jak teksty piosenek filmowych, na przykład polskich. Miałem zapytać, jak reagujecie na krytykę, ale właściwie to chciałbym zapytać o coś innego. Jak reagujecie na mylne interpretacje, czyli ujmując rzecz inaczej, Michale, dlaczego nienawidzisz Polski? No ja dlatego powiedziałem właśnie na początku, że nienawidzę się Polską, bo najbardziej kocham dzieci, których inni nienawidzą po prostu. I jak tak, trochę taki hejt się, że tak powiem, przeciwko Czesławowi obrócił po tej piosence, to pomyślałem sobie, że ten tekst lubię najbardziej, no bo jest nienawidzony. No. A rzeczywiście można powiedzieć, że nie bez przyczyny jest nienawidzony. No bo pada słowo nienawidzę, poza tym nienawidzę się po prostu. Czy to jest ładnie? Nie, to jest nieładnie. Natomiast na czym polega, gdzie jest źródło nieporozumień? W tym, że i tutaj przyznaję się, że to był mój błąd. Bo dzisiejsze media posługują się tylko hasłami. Tam nikt nie czyta książki. Każdy zapamięta tytuł, nazwisko autora i co ten autor powiedział na konferencji prasowej po otrzymaniu nagrody, prawda? Książki nikt nie zada sobie nowo hello. To samo z przesłuchaniem piosenki. Piosenka trwa aż 3,5 minuty. I trzeba tak troszeczkę popatrzeć na to i zrozumieć, że zaraz. Czy on spiewa to od siebie? No to jest niemożliwe. I to już jest za dużo, niestety, w dzisiejszym świecie. I trzeba to brać pod uwagę. I muszę powiedzieć, że ja tego nie wziąłem pod uwagę. Znaczy z jednej strony wziąłem, z drugiej strony nie wziąłem, bo była to pewna prowokacja oczywiście, o którą też Czesławowi chodziło. Natomiast miało paść pytanie, które nie padło, o to, jak reagujemy na krytykę, no więc tutaj krytyka była, że tak powiem, no, ogromna. Zresztą prawdę powiedziawszy, z powodu tej piosenki w ogóle praktycznie cała płyta została zablokowana w mediach i w ogóle publiczne media tego nie grały, bo się bali, a prywatne, no może też, nie. No i jest jeszcze epizod sprawy sądowej, bo tak. Solidarność wniosła pozew przeciwko Czesławowi, bo w piosence z tekstem o tym, że artysta nienawidzi Polski, pojawił się znaczek Solidarności, no w tym kontekście najgorzej. No tak. Jesteśmy rzeczywiście, no wszystko ma jakieś znaczenie w dzisiejszych czasach polityczne. Nie pamiętam, czy pojawienie się piosenki Nienawidzę się Polską było przed jakimiś wyborami, czy nie. Natomiast przed wyborami ma do kwadratu polityczne i trzeba się z tym liczyć. Teraz jestem już na tyle młody, że bym się z tym liczył. Co znaczy liczyć się? Oczywiście można robić pewne rzeczy, pewne prowokacje, tylko nie można się potem skarżyć, że boli. Także ja się nie skarżę. Panowie, jak reagujecie na takie właśnie błędne interpretacje, błędne odczytania naszych tekstów? No to zależy, tak jak mówię, no w moich tekstach akurat no to wydaje mi się, że tam wiele rzeczy jest słychać. Autor miał na myśli chyba, mam takie wrażenie, ale wiadomo, że bywamy posądzeni o jakieś tam rzeczy. Bardzo popularne w ostatnimi czasy jest puszczanie sobie nagrań od tyłu i słuchanie tego, co te polskie sylaby tam układają, wiadomo, układają jakieś inne słowa, ale
No najlepsze jest to, jak piszą do mnie czy przychodzą jacyś ludzie i mówią, ale to napisaliście, mówię, no ale słuchajcie, no naprawdę, no przeceniacie mnie, no nie jestem aż tak dobry, żeby napisać tam 32 wersy czy coś i ten, wiesz, i napisać jeszcze od tyłu, no znam jeden wiersz, Raki, ja nie pamiętam Ponzy Gałczyńskiego, czy był tam, który od przodu znaczy jedno, od tyłu znaczy zupełną odwrotność, dla mnie jest to absolutne mistrzostwo świata i jeżeli ktoś mnie podejrzewa, że ja w wieku 16 lat pisałem tak całe płyty, no to naprawdę, wiesz, no myślałem, że jesteś lepszy Batmanie, no wiesz, no naprawdę, dziękuję bardzo, wiesz, no to za taką krytykę to okej, okay, no to już, jeżeli tam się w ogóle zgadzają, jakieś słowa i coś, a jeszcze jakieś przepowiednie są i jakieś niesamowite rzeczy, to wiesz, a krytykę, no krytykę kochamy, uwielbiamy, każdy lubi być krytykowany, zwłaszcza jak ktoś mi powie, ale syf na przykład, to i jest kropka po takiej krytyce, no to już generalnie jest rzecz fantastyczna, od razu wiem, jak się zabrać do roboty, jak to tego syfa wycisnąć. No o ile jest konstruktywna, no to wiadomo, najpierw człowiek zdenerwuje z tymi artystami, jesteśmy wrażliwi bardzo wszyscy, także wiadomo, ale jeżeli się zastanowisz coś, no to pewnie, że tak, no. Można się poprawić. Za nas na szczęście ktoś już oberwał krytykę. Były nagonki antysemickie w mediach i tak dalej, więc my już tego nie przechodzimy. Zdarzają się błędne interpretacje, to tak no, po całości, krótko mówiąc, bo byliśmy już wszystkim, byliśmy zespołem bolszewickim, antysemickim, byliśmy narodowcami, dla niektórych mieliśmy przed koniec wpierdalać na Foxa i robić laskę Leninowi, różne rzeczy słyszałem. Natomiast ja ogólnie wierzę w inteligencję słuchaczy naiwnie cały czas i bardzo, bardzo chcę wierzyć w to, że jak ktoś idzie na koncert i jednak widzi, że zespół mówi, że hej, słuchajcie, jest rok taki i taki i w ogóle to tekst pisał Jan Brzech, a ktoś, mam nadzieję, że czasem złapie ten kontekst. Zazwyczaj tak jest. W wielu wypadkach tak jest. W wielu wypadkach tak nie jest. Taka anegdota, może skoro już czasem historyki tu się pojawiają w rozmowie, to mamy tekst, który nosi tytuł Korporanci. I właśnie niestety wychodzą gdzieś tam luki w historii, bo w latach 30. istniały, w latach 20-30 istniały korporacje studenckie. Niestety przodowali w tym młodzi narodowcy, należący m.in. do obozu Wielkiej Polski, do Ligi Narodowej i takich dziwnych rzeczy. Młodzieży Wszechpolskiej oczywiście. No i chłopcy się bardzo starali, bardzo chcieli być porządnymi obywatelami. Oczywiście najważniejszą rzeczą porządnego studenta w tamtych czasach było nienawidzić Żydów i nienawidzić nie Polaków, czyli połowy społeczeństwa. I tekst opowiada mniej więcej o tym, że ktoś właśnie bardzo się kryguje, bardzo się stara, rządowa posadka jest jego marzeniem. No i wydawał mi się dosyć prosty. Tym bardziej, że pojawia się skrót OWP w samym tekście. Natomiast robiono nam klip i właśnie ktoś się skupił na tym, że korporanci. Podczas klip polegał na tym, że jest jakiś biały kołnierzyk, są sekretarki. Takie tam. Tekst o tym, że witają kogoś chlebem czy macą, został odebrany jak, nie wiem, przyjęcie, że witamy kogoś chlebem, znaczy nie maca, tylko inne ma znaczenie. I tak dalej, i tak dalej. Więc no, to jest to, o czym mówili przedmówcy, że są slogany, są hasła, są jakieś rzutki. Ktoś tam usłyszy z samego tekstu tylko tam Gij Żyda i nie słucha dalej. Nie usłyszy, kto jest autorem na przykład tekstu, nie wie, że jesteśmy taką kataną. No i potem wychodzi, że jesteśmy wrednymi antysemitami i w ogóle dlaczego my się na to wino pomówimy. Więc to jest ten problem. No to jest problem, nie problem, bo to też co mówił tutaj pan Michał, że no jeżeli specjalnie się trochę skrobię i prowokuje, no to nie można się dziwić, że boli, a wręcz rolą chyba też czasem z artysty, żeby pobolało nie tylko nas, ale też wszystkich dookoła. I może sobie przypomnę o sobie. To nie bywa irytujące, kiedy pisze się tekst i wydaje się wam, że tekst jest przejrzysty, przesłanie jest jasne, a tu za cholerę, wszyscy rozumieją go opacznie. Teraz już mieć taki moment. To ja w takim razie tylko powiem, że to jest w zasadzie sytuacja pożądana. Może nie dla wszystkich piszących, może nie dla wszystkich wykonawców, ale przecież ta
ta wielość znaczeń, która kryje się za dobrze napisanym wierszem, każdy poeta życzy sobie, żeby wszedł do niego czytelnik, który odkryje mu jego własny tekst całkowicie na nowo. Dla mnie to jest o miłości, a dla mnie to jest o nienawiści, a dla mnie to jest o zdradzie, a dla mnie to jest o tym tego. I to są sytuacje naprawdę pożądane, więc tutaj spokojnie. Mi się wydaje, że... Znaczy ja nie mam... Ja miałem bardzo dużo takich pozytywnych rozczarowań. To znaczy, że pisałem jakiś tekst, który dla mnie był o czym innym zupełnie niż się okazywało, że był dla słuchaczy, ale w pozytywnym znaczeniu. Także to niekoniecznie musi być negatywne. Pamiętam kiedyś, trwałem są kilka dni kłótnie małżeńską w moim domu, którą musiałeś osobiście rozstrzygnąć, bo się z małżonką spieraliśmy właśnie interpretację jakiegoś tekstu. Pamiętam, że pisałem do ciebie maila z prośbą o wskazanie zwycięzcy. To musiało być przecięte w ten sposób, bo inaczej by się nie udało. Kuba, to jak z tą krytyką? Jak przyjmujesz krytykę? Myślę, czy jeśli chodzi o teksty moje, które czy dla siebie, czy dla zespołu, z którym się utożsamiam. I te teksty to są takie bardzo intymne teksty mimo wszystko i one są dla mnie bardzo ważne i tam rzeczywiście jestem w stanie bronić każdego pojedynczego słowa. I na to źle reaguję na taką krytykę, ale w przypadku tekstów na zamówienie to ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest zamówienie i muszę po prostu udowodnić, że mam jakiś warsztat i w razie czego coś tam zmienić zgodnie z sugestiami osób, które mnie o to proszą. Więc w tym wypadku jakoś krytyka po mnie spływa. W przypadku tekstów takich osobistych, bardzo osobistych, to z tym, że czym innym jest krytyka, a czym innym jest złe rozumienie tego tekstu, więc bo te dwie rzeczy, żebyśmy ich nie pomylili. Tym bardziej, że wydaje mi się, że nie można komuś zarzucić złego rozumienia tekstu, bo ja wyznaję taką zasadę postmodernistyczną, że tekst napisany już przestaje być własnością autora, tylko staje się własnością i jest wzbogacany przez odbiorców o wiele większym stopniu niż to się może wszystkim wydawać, bo ten tekst żyje potem dzięki właśnie tym interpretacjom, które się gorączkowo toczą. I to jest życie tego tekstu głównie. Na tym polega życie tego tekstu, więc był kiedyś taki tekst piosenki zespołu Bolter, z którym nikt nie miał nigdy problemu interpretacyjnego, który brzmiał daj mi tę noc, tę jedną noc i przez całą piosenkę ten tekst się powtarzał. No i ten tekst nie budził żadnych kontrowersji interpretacyjnych, ale nie wiem, czym dobrym tekstem tej piosenki. Chociaż sprawdzał się, podejrzewam, w niektórych sytuacjach, tym bardziej tych właśnie związanych z porą nocną. No ale to nie jest jakby ideał, do którego bym chciał dążyć. Są jakieś tematy, których unikacie, których nigdy byście nie chcieli poruszyć w swoich tekstach? I z drugiej strony, czy są jakieś tematy, o których zdajecie sobie sprawę, że obsesyjnie wokół nich krążycie? Myślę, że w przypadku muzyki hip-hopowej to takich tematów, może nie w moim przypadku, ale generalnie jest kilka, bo tam się mówi o jaraniu, chlaniu i ruchaniu. Także ewentualnie to, że policja to skurwysyny. Ale jeśli chodzi o tematy, których lepiej nie ruszać, to są tematy, które się deaktualizują szybko. Znaczy, no wiadomo, nie warto się w jakąś politykę babrać, no bo chłop odejdzie z tej polityki za dwa lata, no i chyba, że piszesz płytę co pół roku, no to i komentujesz na bieżąco, to wtedy jak najbardziej, ale tak jak mówię, naprawdę ten gatunek muzyki jest dość specyficzny, no mówimy gdzieś o naszych odczuciach, mówimy o tym, co tak naprawdę jest bardzo blisko nas, mniej metaforycznie, bardzo mocno osobiście. Także mówię, w moim przypadku to są to rzeczy, z którymi potem zastanawiam się, czy ja się z nimi będę dobrze czuł na scenie. Są takie utwory, które wiem, także jak napiszę, mówię, o ten jest bardzo osobisty, prawdopodobnie go nie będę chciał grać. Napisałem swego czasu dla mojej córki taki kawałek, zresztą do regowego rhythmu. I byłem przekonany, że go nie będę grał na koncertach. Przy długi czas go nie grałem, no mówię, no bez sensu, no jak adresuję do niej. Mówię ty i patrzę na tych ludzi, no to jak mam do nich mówić to, co mówię do swojej córki, wiesz, no takie...
romany trochę, ale po jakimś czasie gdzieś przełamywałem też niechęć, zobaczyłem, że ludzie fajnie na to reagowali. Były takie momenty, kiedy w jakiś sposób czułem na tej scenie tą intymność, mówiąc te rzeczy i nie przeszkadzało mi to, nawet było fajnie mówiąc to do ludzi. A teraz udało mi się tą moją córkę wyciągnąć na scenę, bo jeszcze taka mała, szybko w Krakowie. Ale, no, ale jednak w jakiś sposób to, że tak powiem, gdzie ten tekst będzie używany, to trochę determinuje jednak, jaki on jest. Także nie jest to tak zupełnie, że o, wyrzucone ze mnie, taka musi być tutaj moja krwawica. No tylko jednak to później służy no, do pracy. No. Dokładnie. To, co powiedziałeś o tym, gdzie będzie używane, jest kluczowe, bo temat dzisiejszego spotkania jest tekst w stylistykach muzycznych i ta stylistyka, można powiedzieć, nawet był gatunek. To jest to, o co chodzi. Jeżeli piszesz w jednym gatunku, no to musisz się trzymać tego gatunku, reguł tego gatunku. Natomiast jeżeli piszesz dla różnych wykonawców, jeżeli odtwarzasz w różnych okolicznościach, no chociażby koncert popowy, koncert rockowy, koncert metalowy, kabaret, to są różne światy zupełnie. I teraz gdybym powiedział, że pisząc w stylistyce, no nie wiem, załóżmy metalowej, będę pisał no, o jakichś bieżących sprawach dotyczących, nie wiem, spotkań, miłości i tak dalej, no hello, o co chodzi. Natomiast polityka w kabaretowych, bardzo proszę, prawda? Czyli to wszystko zależy po prostu od sytuacji. Stajesz, wygłaszasz, wiesz, na przykład naprzeciwko ludzi, musisz wiedzieć, co oni chwycą w tym momencie. Czasami oczywiście musisz przewidzieć to, jak piszesz gdzieś tam. Ale ja na przykład czasami bywało tak, że pisałem na bieżąco. Na bieżąco w tym sensie, że ludzie zamawiali wiersz, który ja pisałem w trakcie trwania na przykład kabaretu 3-godzinnego i czytałem go na koniec. I ja musiałem dostosować się absolutnie do tej sytuacji. Więc cóż, nie ma w ogóle żadnych takich tematów, które by były tematami tabu. Odnosząc się do hańby, jesteśmy strasznie ujęci w pewne ramy, które sami sobie narzuciliśmy i no są nieprzekraczane, są ramy czasowe, geograficzne, tak jak w świecie przedstawionym, to jest tak jak kryminał. Rządzić się właśnie z pewnymi prawami gatunku i tak jak też sympatyzuję, że tak powiem, z tą postawą o śmierci autora i tekst jest wolny, to jednak u nas nie do końca to może się sprawdzić, bo jeżeli odnosimy wszystkie teksty i całą sytuację do czegoś, co już było i wszyscy wiemy, jak to się skończyło, no to jednak nie. U nas czasami pytano nas, czy to, co robimy, to jest rekonstrukcja historyczna w jakiś sposób. My tak raczej z oporami, raczej mówiąc, że nie, że to nie jest rekonstrukcja, to nie jest jeden do jednego. To jednak są postaci fikcyjne, to jest świat pewien nasz, wykreowany. No ale jednak właśnie tak jak, nie wiem, kryminały Krajewskiego osadzone we Wrocławiu czy tam w Lwowie, tak to też jest osadzone w takiej, a nie innej rzeczywistości, to jest kropka. Natomiast czy są tematy, których nie podejmiemy? Pewnie tak, bo bardzo, tak jak mówiłem już na samym początku rozmowy i co przewijało się też tutaj między innymi, w tym naszym kraju tutaj, gdzie jest smutno i pada, wszystko się wszystkim wiąże z polityką i z obrazowaniem kogoś i z hańbieniem majestatu i no, nie chcielibyśmy być jednoznacznie jakoś odbierani w tą czy inną stronę. Właśnie fajne są te niuanse, gdy słuchasz nie do końca wie, czy my kpimy, czy nie kpimy, czy tak naprawdę już kogoś obraziliśmy, czy jeszcze nie. Czy ktoś się może poczuć obrażony? To chyba tylko to jest granicą, żeby właśnie uniknąć jednoznacznych deklaracji. Na pewno nie zagramy na wiecu partyjnym ani na zlocie młodzieżówki, bo na pewno w to nie chcielibyśmy się angażować. To bardziej współcześnie. I tu wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej, że jednak są pewne ramy na szczęście, które gdzieś tam sobie nałożyliśmy. Natomiast jeżeli miałbym mówić na przykład jako słuchacz i odbiorca tekstu tutaj, to nie, no. Nie ma reguł, tak? Nie ma reguł tworzenia, nie ma reguł odbioru. I lektor, dla kogoś Murzynek Bamba może być wrednym, postkolonialnym tak pierwszym, który obraża kogoś, a dla kogoś innego może być po prostu pewnym odzwierciedleniem tamtych czasów. Tak? A to będę chyba też tutaj. Chciałbym nawiązać do tego, co Michał wspomniałeś o tym przystawaniu tekstu do konkretnego gatunku muzycznego, ale miałeś na myśli formę czy treść, czy jedno i drugie, bo formę to raczej oczywiste, natomiast treść również, ona
jest tak bardzo zależna od estetyki, od muzyki? No jest. Nie wyobrażam sobie, żeby teksty, które napisałem dla Czesława, zaśpiewał turnowy odwrotnie. Znaczy odwrotnie jeszcze tak. Dla Czesława Mozilla, czyli Czesław śpiewa, żeby zaśpiewał Grzegorz Turnam i odwrotnie. Po prostu to są jakieś kompletnie nieprzystawalne światy, które z jednej strony przynależą pewnym osobowościom, ale z drugiej strony przynależą pewnym gatunkom. I można powiedzieć, że niektóre osoby są takie prawie, że jakby pływają między gatunkami, są takie osoby, a są takie, które nigdy pewnych ram nie przekroczą. Na przykład Grzegorz taką osobą jest. Natomiast jeżeli chodzi o Czesława, to nieporozumienia biorą się z tego, że on tak naprawdę jest piosenkarzem kabaretowym. On nie jest piosenkarzem popowym, on nie jest piosenkarzem rockowym. A kabaret rządzi się zupełnie innymi prawami. Tam można wejść w postać. Mówiłeś, może jest piosenkarzem kabaretowym. Nie, myślę, że jeżeli napisał całą płytę debiut do wierszy, które były takie, to myślę, że zdawał sobie z tego sprawę, że jest piosenkarzem kabaretowym. I teraz, to znaczy... O cholera, może masz rację. To znaczy, bo ostatnio jakby te chęci Czesława są bardzo zaangażowane i zaangażowane w taką rzeczywistość społeczną. Ta pierwsza księga emigrantów i ta druga, którą teraz przygotowuje on, bo ja już napisałem swoje, to są teksty zaangażowane, ale ja chyba zrozumiałem coś, co mam nadzieję, że on też zrozumiał, chociaż oczywiście teraz obudziłeś moje wątpliwości, że to musi balansować przynajmniej na granicy kabaretu. Że to nie może być piosenka rockowa, nie może być kabaretowa. Absolutnie, trzeba bardzo, bardzo ściśle uważać na granicę. Piosenka rockowa musi być szczera, musi być, wiesz, musi być żyła przecięta. To musi być wiadomo, że to jest naprawdę. No może dla tego, kto pisze, niekoniecznie, ale do tego, który śpiewa, koniecznie. I to musi być prawdopodobne, że on to zaśpiewa tak. Ja bym powiem... Tak, może. No, może się mylę, no, ale... Przedstaw swoje racje. Tak. No ja uważam, że taki etos rockmana, który śpiewa zawsze szczere piosenki, nie się na scenie, nie, to jest, no, niektórzy tak robią, ale to jest bardzo naiwne pojmowanie muzyki rockowej. Wiele postaci wybitnych z krajów muzyki rockowej często zmieniało, jakby bawiło się swoją tożsamością i wykorzystywało taki właśnie teatralno-dramaturgiczny jest swoją postać jako gwiazdy, nie wiem, David Bowie, czy tam Madonna, czy ktoś inny. I to właśnie polega na przesuwaniu pewnych granic i to właśnie jest fajne. To znaczy, jasne, gra z konwencją jest bardzo fajna, inspirująca, jeżeli... Nawet moim zdaniem to podcinanie sobie szczere żył na scenie też jest konwencją, więc to trzeba wszystko, no... Znaczy wtedy to już wie, bo na przykład nie byłbym w stanie chyba prowadzić jakiejś takiej zbyt daleko idącej teoretycznej dyskusji o muzyce, bo nie uważam się za osobę na tyle kompetentną w tym temacie. W stylistykach muzycznych. Ale trzeba zawsze się zastanowić nad tym, czy ta piosenka, którą my uważamy jeszcze, czy omawiamy teraz jako rockową, że ona naprawdę jest jeszcze rockowa, bo ona w pewnym momencie, no gdzieś tam w pewnych aspektach może tak, ale tutaj już wykracza, prawda? I tutaj gdzieś tych stylistyk, tych gatunków w tym momencie, to są po prostu dziesiątki. Dziesiątki, gdzieś tam wystarczy przekroczyć pewną granicę. No to jest najlepiej, to wychodzi w radiach, no. Radio zagra po prostu taki wycinek, a inne już tego wycinka absolutnie nie chce znać. Tak naprawdę, może żeby tak znaleźć jakiś wspólny język, to o ile też zgadzam się, że nie da się przypisać pewnych rzeczy stricte już gatunkom, już za daleko to wszystko zaszło. O tyle ciekawym jest zjawisko, gdzie te teksty zaczynają wpływać na pojmowanie gatunku bardziej niż muzyka, bo tu rozgraniczamy widzę muzycznie, rock, pop,
inne rzeczy. A wydaje mi się, że to chyba teraz jest troszkę inaczej. To znaczy cała konwencja, cały przyjęty koncept determinuje to, jak coś nazwiemy. To taki już może zamierzchły przykład, ale był podział na black i white metal, tak? Wszyscy grali to samo, a Lica Friedrich grał jedno i drugie, tak? I różniło się to tylko tym, czy był w tym Bóg, albo czy Boga nie było. Natomiast a propos tego, czy coś jest kabaretem, czy nie, i czy kabaret może być w muzyce rockowej, raz, że w Polsce mamy zespoły, które bardzo silnie, no Bixys, na przykład, nie wiem, Kazik Staszewski też różne rzeczy bardzo satyryczne, czy kabaretowe, powiedzmy, wyśpiewywał, a nikt go chyba nie nazwie kabaretowym. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że przed wojną, czy rockowym, chodzi mi tylko o to, że przed wojną Antoni Słoniewski z Julianem Tuwimem z okazji Prima Aprilis pisali do Kuriera Polskiego różne zabawne, absurdalne stawki, które potem wydano w jego książeczkę W oparach absurdu. Część z nas może zna taki wierszy Kara Mustafa, Wielki Wódz Krzyżaków szedł przez Alpy na Kraków. No i tam Słonimski we wstępniaku napisał, że oni z Tuwimem pojmują absurd w ten sposób. Czyli właśnie być może to wkraczanie w konwencję kabaretową, a trzeba wiedzieć, że Tuwim całe życie pisał dla kabaretu i pisał satyryczne rzeczy, że oni ten absurd, Słonimski napisał, że on go chemicznie oddziela od swojej twórczości, a Tuwim alchemicznie. W każdym razie obaj odsuwają ten absurd. Jeżeli chcą, to posługują się konwencją absurdu, wykorzystują ją. Natomiast nie jest ona na stałe obecna w ich twórczości i powiedział tylko tyle, tam w tekście jest napisane, że nie dogadali się z dwoma, jakimś zapraszali do współpracy, nie dogadali się z Wierzyńskim, bo był zbyt serio, nie dogadali się z Witkacem, bo on wszystko traktował jak absurd. Więc no, tu chyba trzeba mieć też to oddzielić, że artysta może chcieć wcielić się w pewną konwencję i jeżeli umie wykorzystać, może ją wykorzystać zawsze. To dużo jednak zależy bardziej od odbiorcy niż od twórcy. To też jeszcze odwołując się tylko do naszego przykładu. Od pewnego, powiedzmy, recenzenta czy dziennikarza muzycznego usłyszeliśmy, Boże, jak fajnie, taki zespół kabaretowy z recenzyjnego. Na co my troszeczkę się obraziliśmy. To a propos krytyki. Rozmawiamy o literaturze. W ogóle jak nie na tej uroczystości, może ten panel powinien być na targach książki. Ale też chciałbym zadać pytanie o pieniądze. Czy da się z tego wyżyć? Gdyby jutro moja piosenka z moim tekstem była piosenką dnia w Trójce, to ile zer byłoby potem na przelewie z Sejksu? To jest jaka długa ta piosenka. Ile razy w ciągu tego dnia by poleciała? Czy pisałeś ten tekst sam, czy z pięcioma kolegami? I czy trzeba było redaktora wpisać jako autora, żeby to w ogóle grało? O. To nie jest wcale żarcikiem, niestety. A to, że odpowiem na pytanie, czy pisanie tekstów jest dobrym zawodem, w sensie intratnym zawodem? Jak to grają, to tak. Tak, dokładnie. Jeśli to jest potem emitowane w mediach, to tak, to po prostu też z tego zajęć. To są czasami bardzo okej pieniądze. Tylko, że no nie można tego sobie na początku drogi kariery tekściarza założyć, że to się tak uda, że będzie. To trzeba więcej, to musi być więcej składowych, które zaważą na losie tego hitu bądź nie hitu. Tekst może być okej, ale muzyka będzie zła, bo tekst i muzyka będzie okej, ale wykonawca coś z pierwsza, albo wytwórnia coś z pierwsza. To jest mnóstwo tutaj, to jest taka mała loteria, ale no, gra jest warta świeczki, no wszystko, tym bardziej, że jak powiedzieliśmy, to się ktoś robi w godzinę takie pisania tekstu, więc no. Różnie to jeszcze bywa, no bo przynajmniej w moim przypadku, no to jednak koncerty są tym głównym źródłem utrzymania, bo hip-hopu mało kto gra w radiu, chyba jeżeli tam troszkę zagra i tyle, ale swego czasu jeszcze był kłopot taki, bo z tego co się orientuję też, że ta ilość tych zajców to zależy, że tak powiem, radia do jakiej ilości słuchaczy dociera, to znaczy radio małe studenckie, które dociera do 3000 studentów, płaci bardzo mało, radio tam RMF czy Zetka, które od całej Polski płaci dużo więcej. A swego czasu hip-hopu najwięcej grała Viva i MTV, tylko że problem polegał na tym, że obie były to telewizje eksterytorialne. Jedna nadawała z Londynu, druga nadawała z Berlina, a jako takie nie były zobowiązane do płacenia za eksów w Polsce, także 0 zł i 0 groszy na przelewie. To się teraz powoli zmienia. Jeszcze
może teraz tak, ale... Jeszcze też teraz to, że jest kwestia tego ściągania za X-u z odtworzeniem internetowych, które jest bardzo związane, jakby się udało z tego jakoś to zagospodarować dobrze, to podejrzewam, że już nie musiał być tych koncertów. Znaczy życzę, żeby dał najwięcej, ale żeby... Dziękuję. Przyda się. Wszystko powiedzieliście w zasadzie. Znaczy dla mnie najtrudniejszą częścią, ale też w sumie najbardziej fascynującą częścią tego zawodu, taką można powiedzieć z punktu widzenia egzystencjalnego, to jest to, że dzisiaj piszę, a dostanę może za 3 lata, 5 lat czy 10. W związku z czym ja muszę robić to, co lubię, bo inaczej bym zwariował. I muszę mieć do tego stosunek naprawdę taki, że to przyjdzie, to tego się nie da wymusić. Nie da się nikogo zmusić do tego, żeby te pieniądze przyszły. One musi się złożyć bardzo wiele czynników, które są absolutnie poza naszym... Nasz jest tylko taki jeden mały przedział, który zrobić trzeba... Ale takie właśnie, bo to mam sobie, to jest hazardu, że piszesz i nie wiesz, co z tego wyjdzie. Może być, że nic, a może być, że w ogóle to będzie hit grany przez wszystkie stacje radiowe, więc to jest moim zdaniem, to jest oczywiście dla wszystkich ludzi, nie wszyscy lubią takie w życiu, taką niepewność. Którzy wolą być do końca życia księgowym, nie? I okej, ale to jest dla mnie trochę jakby właśnie kręcące w tym, że piszesz tekst i ja piosenkę tekst i nie wiesz, co z tym będzie. Może być nic kompletnie, a może być coś... No tak, ale powiedziałem, że szczególnie warto, bo tam jest powiedzmy pół godziny, czy godzina, czy dwie godziny pisania tego, ale tak prawdę powiedziawszy, to owszem, rzeczywiście tak jest, ale żeby to robić systematycznie, to ty jednak nie możesz tego traktować tak, że to jest po godzinie 21, kiedy dziecko krzyczy, prawda, bo musisz być w jakiejś dyspozycji takiej, żeby ta lekkość, prawda, o którą chodzi, miała szansę nastąpić. W związku z czym to jest teoretycznie, że to są tylko dwie godziny. Tak naprawdę trzeba ustawić pod to całe życie. I teraz pytanie, czy jesteś na tyle hazardzistą, żeby ustawić całe życie pod to, że może będzie, a może nie będzie. I teraz oczywiście na samym początku musisz tak ustawić swoje życie, żeby ono się toczyło na minimum, a nie na maksimum. Bo jeżeli to życie bardzo wielu wykonawców popełnia ten błąd, że jak się pojawiają pieniądze, to oni wierzą, że tak będzie zawsze. Biorą kredyt, kupują większy dom, po czym następuje spadek, no i to wszystko się zaciska na tym. I tutaj jest, to jest sztuka, żeby startować i utrzymywać niski poziom. Niski poziom relatywnie oczywiście, ale niski poziom życia w sensie wydatków, żeby nie pójść... Zmieniłem temat, nie postrzegłem. No tak, żeby po prostu, żeby nie było takich zaskoczeń. No, to jest też dosyć takie, można powiedzieć, też hazardowe, ale wymagające, no. I odmienimy doświadczenia w kwestiach przelewów za piosenki, bo my do tej pory korzystaliśmy z otwartych licencji. No, to nawet nie nasze teksty były, nasza muzyka. No, ale na razie jesteśmy głęboko antysystemowi, tak bym to powiedział. Nie, żartuję, tak naprawdę nie było okazji się tam zająć, bo nie byliśmy w radiu, po prostu. I gdzieś tam dopiero się to pojawiło po jakimś czasie. Natomiast zanim pojawiliśmy się w radiu, to zagraliśmy, nie wiem, ze 100 koncertów, tak? Tu nie chodzi o to, że ja jakoś depresjonuję za X czy coś, bo znowu się odwołując do historii, za X zakładali Brzechwatów i mieli kilku jeszcze kumpli do spółki, a w ogóle Brzechwatów napisał komentarz do ustawy o prawie autorskim. Był adwokatem przepraszam. Natomiast chodzi o to, że a propos też utrzymania, źródeł utrzymania, bo nigdy praktyki jakiejś tam adwokackiej nie porzucił, tak jak księgowym do końca życia był Leśmian. Natomiast, notariuszem, przepraszam. Natomiast chodzi mi tylko o to, że bardziej odczuwam, jako grający koncerty, czy wykonujący teksty piosenek, bardziej odczuwam jednak siłę koncertów i festiwali. Być może zaczniemy odczuwać siłę ZX-u i Tantiem, ale to w swoim czasie będzie płyta, to wtedy pewnie... Wtedy będziemy wiedzieli, na czym to polega. Natomiast czy warto temu poświęcić życie tak w całości? Gdybym się miał zająć opracowywaniem tekstów i pisaniem o tekstach gdzieś tam z punktu, nie wiem, akademickiego czy popularyzatoryzerskiego,
jako popularną naukową twórczość. Pewnie też, ale jakoś jesteśmy na tyle, na takim etapie zaczęliśmy się za to zabierać, że wszyscy mamy już gdzieś tam poukładane życie zawodowe z innej strony. Więc tu jest właśnie ten hazard, czy być może porzucimy to życie zawodowe na rzecz tego oceanu niepewności, tak, i twórczości i tych przerwów za 5 lat. Zacząłem od pytania o waszą ulubioną linijkę z własnego tekstu. Marcin, przypomniałeś sobie? No jak widzisz, to siedziałem i myślałem na ten temat, także no, nie przypomnę. A czy jest jakiś fragment tekstu, może cały tekst, którego się wstydzicie, albo którego macie dość, słyszycie go jeszcze czasami, albo często w radiu i myślicie sobie, czemu oni mi to robią i przypominają mi o czymś, co jest jakimś znakiem hańby nowe na nowe? Z hańbą to może nie aż tak, sorry. Ale bywa tak, że tak, jak zwłaszcza się cofnę do jakichś tam starszych rzeczy, które w moim po prostu odczuciu są po prostu technicznie gorzej napisane i po prostu na scenie to już tak mi nie płynie po prostu i nie przepadam do tego wracać. Miałem też w swoim życiu taki ciężki okres, gdzie się właśnie bardzo zapuściłem, kiedy rozpadał się tam kaliber, jeszcze powinniśmy lecieć siłą rozpędu, zanim zacząłem karierę solową i też gdzieś tak troszkę obudziłem się z ręką w nocniku i zapuszczony warsztatowo strasznie i płytę kleiłem, kilka tekstów spłynęło, a kilka wypociłem, wymęczyłem. Bo na przykład 3 dni trwało pisanie jednego dzień. Oczywiście przez 2 tygodnie nie napisałem nic, w 3 dopiero napisałem. I są numery na pierwszym epicie, które mi się tekstowo nie podobają teraz kompletnie. I jakby no, teraz sobie z tej płyty wywalił, ale zdarzy się tak, że rozmawiam z jakimś znajomym, jakiś się z tego zwierzę, mówię, no co ty głupi, to jest świetny kawałek na przykład. I też może być komentarz a propos rozumienia, interpretowania tekstów i tak dalej. No, ja już bym nie chciał, żeby było, ktoś uważa, że poszło. Ja mam w ogóle problem ze słuchaniem własnych rzeczy, bo ciekawy tekst polega na tym, że nie spodziewasz się, co tam będzie, a ja już wszystko wiem. No więc jest dla mnie ciekawy po prostu i poniekąd głupie, no. Nie wiedziałem. Raczej nie ułączam. Ja też nie słucham swoich piosenek. Jak ktoś przy mnie włącza, to ja teraz proszę, żeby to wyłączyć, bo dla mnie interesujące, branie muzyki jest interesujące w trakcie robienia muzyki, a potem już to jest wszystko już biznes i no, dla mnie problemem i zagadnieniem jest muzyka i tekst w trakcie, kiedy one powstają. I to jest mówię, najfajniejsze zrobienie muzyki. To i granie koncertu, bo granie koncertów też to trochę oddaje. Chociaż też to, co ty mówiłeś wcześniej o tym, że można grać tych koncertów bardzo dużo i te piosenki, które kiedyś dla ciebie coś znaczyły, w końcu się strasznie no, po prostu się ośpiewają, że tak się wyrażę, no, że już nie będziesz kompletnie chciał tego więcej robić. Ale więc też mam czasami taką właśnie reakcję, że już słucham jakieś piosenki i wydaje mi się, że ona już po prostu powinna umrzeć śmiercią naturalną, a ktoś mnie ta piosenka tuje i że była fajna. Jak z tym żyć? Czy Państwo mają jakieś pytania? Bardzo proszę. Mam takie pytanie, zakładając, że mamy jakąś ideę, jakiś pomysł na piosenkę, siadamy do tego, piszemy, ale coś nie żyje. I jak na to reagujecie? Czy ciśniecie, rzeźbicie, aż coś powstanie w tym konkretnym momencie, aż coś się z tego wykuje? Odstawiacie to na bok, czekacie, aż coś spłynie, wracacie do tego, jakby mielicie to od początku? Czy w ogóle odstawiacie to na bok, wyrzucacie to, wyrzucacie, że nie ma sensu, skoro to no właśnie, nie żre, to nie ma sensu nad tym siedzieć, szkoda czasu. Jeśli mogę, to posłużę się metaforą Lema. Powiedział kiedyś, że nie warto szarpać ze spłuczkę, trzeba poczekać, żeby się rezerwuar napełnił. I myślę, że to bardzo trafnie, to oddał. Czasem trzeba po prostu chwileczkę poczekać, nie cisnąć na siłę. Czasem po prostu wystarczy zmienić troszeczkę szyk zdania, coś sobie przerzucić na koniec i nagle wszystko siedzi. A czasem po prostu to jest do dupy. Jeszcze jakieś pytania? To znaczy, tak, bo mamy się w związku wszyscy odpowiedzieć, czy tak reprezentacja tylko? To może tylko powiem tak, że ja mam z kolei taką metodę, że próbuję od tego najbardziej oczywistego, czyli zawsze od początku refrenu. Ale bywa, że to nie wchodzi.
no to szukam takiej frazy muzycznej, jeżeli to jest, oczywiście zaczyna się od muzyki, takiej frazy muzycznej, która nie intryguje, bo nie zawsze to jest właśnie początek refrenu. I tam próbuję gdzieś znaleźć jakieś słowo. Jeżeli tam zatrybi, to już wiem mniej więcej, w którą stronę iść i wtedy jest łatwiej. Czyli szukam jakby słabego, czy też słabej strony, czy też mocnej strony właśnie, o którą można się zaczepić i potem próbuję dalej. Natomiast rzeczywiście bywa tak, że trzeba to po prostu dać sobie spokój. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby jakieś pytanie zadać? Podgłaszał, ale chyba to było to samo pytanie, co Pani, tak? Jest, godzina jest późna, wieczór jest weekendowy, więc ostatnia szansa, zanim nasi goście pójdą do obowiązków tudzież przyjemności. Bardzo proszę. Nie. Dziękuję. Serdecznie dziękuję.